Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z Dedusem Vance. Tak, rozmawialiśmy ostatnio w Q&A odnośnie przedłużaczy, kabli i tak dalej. Obiecałem wam, że zrobię wam o tych dwóch listwach jakiś filmik, tak? Także kupiłem takie właśnie dwie listwy. Jedną jeszcze nawet nie odwiązałem tego kabelka, a drugą już odwiązałem i chciałbym tutaj ją po prostu już przeznaczyć do używania, tak? No po to kupiłem. Także tu już sobie spiąłem to gumką. Myślę, że ten kabel się po jakimś czasie troszkę naprostuje. Jak on leżał tak zwinięty, no to teraz wygląda trochę dziwacznie, ale generalnie myślę, że to się zrobi tak jak z pozostałymi kablami. Przyniosłem sobie takie dwa. Jeden sobie tutaj wieszam na haczyk, niech sobie będzie po prostu na zapas, a jeden zanoszę tutaj do skrzynki zamiast tego, który tutaj miałem. To jest ten, co wspominałem, że mam go już no w sumie kupę lat. I to był ten z wyłącznikiem, tak? Tutaj jest wyłącznik, on jest włączony cały czas na włączony i zaklejony taśmą, żeby nie szło go wyłączyć, ponieważ było to kłopotliwe, tak jak już wspominałem. Wyłącznik w takim przypadku jest tylko kłopotem, bo na przykład chcemy taką listwę na przykład chwycić, szybko gdzieś przesunąć, albo czasem nogą kopnąć i się wyłączy. A ze sprzętem to nie jest tak, żeby się zaraz włączył z powrotem, tak jak zwykła żarówka, że możesz sobie wyłączyć, włączyć kiedy chcesz. Sprzęt w większości, jak go wyłączysz, to on się tak od razu nie włączy. Ja zawsze tłumaczę, że to jest tak jak z komputerem. Możesz go sobie wyłączyć z prądu, okej, wyłączy się od razu. Ale żeby go włączyć ponownie, musisz czekać, aż się ponownie załaduje system, więc on nie zadziała tak od razu. Jeżeli mam tutaj oświetlenie na takim przedłużaczu, gdzie mam lampy wyładowcze, czyli wszystkie głowy, jakie używam, są na lampach wyładowczych, no to ich wyłączenie, chociażby pstryknięcie, cyk, cyk, na to było pół sekundy, tak? Ale one już się nie zaświecą, dopóki nie ostygną. Potem trzeba czekać na przykład 2 minuty, aż wentylatory je schłodzą i dopiero potem taka lampa się uruchomi, więc tak naprawdę takie cyknięcie na pół sekundy to jest wyłączenie ich na około 2 minuty, bo nie włączą się z powrotem, dopóki nie ostygną. Podobnie z nagłośnieniem, mikser cyfrowy jak się wyłączy, no to też zanim się włączy, no to minie kilka sekund. Wzmacniacz cyfrowy teraz tak samo, no w nim DSP też się musi załadować, więc wyłączenie tego nawet na chwilę to jest kłopotem, no bo uruchomienie tego ponownie, no to nie jest ułamek sekundy, tylko trzeba chwilę odczekać. Dlatego tą listwę z wyłącznikiem już stąd po prostu zabieram. Odwieszę ją sobie tutaj gdzieś na bok, później sobie ją wezmę, no a tutaj w jej miejsce do skrzyneczki ląduje taka. Jest identyczna, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jest identyczna. Tak, wszystko jest tak samo, tylko po prostu jest bez wyłącznika i będę sobie korzystał z takich. Jeszcze zapraszam was do oglądania, zobaczcie sobie po kolei, bo ja oczywiście musiałem najpierw te listwy sprawdzić, także rozkręciłem je sobie i zajrzałem do środka, także zobaczcie sobie po kolei, jak to wyglądało, zanim przyniosłem je teraz tutaj. No i zapraszam do oglądania. Oczywiście nie wytrzymałem i pierwsze co to musiałem rozkręcić. Musiałem rozkręcić i zobaczyć jak to jest zrobione, bo gdzieś tam naczytałem się w internecie różnych opinii, że niektóre przedłużacze, no chińskie, no to są tak wykonane, że na przykład tutaj się robi zwarcie i przy pierwszym włączeniu już wylatują korki albo się wszystko pali. Ale tutaj zobaczcie, jest wszystko bardzo ładnie zrobione, bo To co gdzieś tam widziałem w internecie, ale nie z tej firmy akurat, dlatego chciałem to sprawdzić, czy ta firma
będzie lepsza, czy nie. No, nie wiem, czy tylko tak mi się trafiło, czy może rzeczywiście tak jest we wszystkich z tej firmy, ale ten jest wykonany bardzo dobrze. Tutaj nawet, gdzie krzyżuje się przewód ochronny z szyną fazową, to jest nawet dołożony dodatkowo termokurcz, tak? Wężyk termokurczliwy, gdzie dzięki temu ta izolacja jest podwójna w tym miejscu, gdzie to się krzyżuje. Także jest podwójnie zabezpieczony, a tutaj ten dławik jest tutaj dobrze zaciśnięty. Sprawdzałem już, czy jest dobrze dokręcony. Jest dokręcony i tutaj przewody są ładnie odizolowane, nie są nacięte. Ta izolacja poszczególnych żył nie jest nacięta, tak jak to było w tych innych przedłużaczach, które gdzieś tam widziałem w internecie opinie. Także izolacje nie są nacięte, ładnie jest to ułożone tutaj. Ładnie ułożone, tak jak powinno być, także nigdzie się tutaj zwarcie nie zrobi. No bo w tamtych było tak, że na przykład ten przewód potrafił dotykać tutaj na przykład narożnika, być przyciśnięty narożnikiem tej szyny tutaj mosiężnej i po prostu ten narożnik przebijał izolację przewodu i się robiło zwarcie, nie? Także no było to ewidentnie źle zmontowane, na szybko, byle jak wrzucone i po prostu no, ta blaszka rozcinała izolację przewodu i robiła zwarcia, albo były po prostu ponacinane izolacje, tak jakby przy zdejmowaniu tej czarnej izolacji nacięte były wszystkie izolacje przewodów i tutaj się też robiły zwarcia. A tutaj widzę, że to wszystko jest zrobione porządnie. No, porządnie w tym sensie, że nic nie jest nacięte bardziej niż potrzeba. Także izolacje są całe, nie są ponacinane. Ułożone prawidłowo, nie haczą o te oblaszki, nie ma prawa się tutaj nic przebić. I też dodatkowo zabezpieczone dodatkową izolacją w formie tutaj termokurcza. Także jest ok, składam to z powrotem i jak najbardziej jest w porządku. Sprawdzałem też, jeszcze jedna ważna rzecz, bo były też takie opinie, że przewód potrafi być aluminiowy. Dlatego wziąłem tutaj w takim miejscu, gdzie to nie przeszkadza. Czyli dosłownie tutaj z końcóweczki. Tutaj widzicie ten kawałek izolacji. On w tym miejscu jest tutaj nieistotny. Dlatego tutaj wziąłem w tym nieistotnym miejscu tą izolację. Troszeczkę tutaj wyciąłem, żeby podrapać tutaj tą miedź, te druciki. Żeby je tutaj podrapać i zobaczyć, czy to nie jest czasem aluminium pomalowane na kolor miedziany. No i nie. Okazuje się, że jest to miedź. Także widać tutaj przewód. Widać tutaj przewód w tym miejscu. Troszeczkę go tutaj podrapałem, żeby upewnić się, że nie ma tutaj farby w kolorze miedzi. A pod spodem, czy nie ma aluminium. No i okazuje się, że jest to miedź. Także jest jak najbardziej w porządku. Jest ok. To wiecie co? Weźmy ten drugi też od razu. Ten drugi też od razu sprawdzę. Będziemy wiedzieli, czy w drugim też jest wszystko ładnie i w porządku. Czy może w drugim będzie coś nie tak. Zaraz się dowiemy. Ale ten pierwszy jak najbardziej nadaje się do użytku. I do sprzętu jak najbardziej będę go używał. Zwłaszcza, że prawdą jest to, że jest tu przewód 3x1,5. Więc jest jak najbardziej ok. Jeden już taki mam, pewnie widzieliście już we filmikach, że z jednego takiego korzystałem, ale z wyłącznikiem. Wyłącznik miałem zaklejony taśmą, żeby go nie wyłączyć czasem, bo jednak te wyłączniki to w moim przypadku, ja uważam, że one bardziej przeszkadzają niż pomagają, także jak najbardziej kupuję bez wyłączników. No, a tamten jeden, który już miałem wcześniej, no to właśnie był z wyłącznikiem, ale też ile razy się zdarzyło, że na przykład chcąc przestawić listwę kawałek albo coś przy złapaniu, albo nogą czasem się zahaczy i się wyłączy. No, a to nie jest fajnie. Dlatego był zaklejony taśmą tamten wyłącznik, żeby nie szło go odkliknąć na zero, tak? Tylko żeby był cały czas na jeden. No, a tu, żeby już nie mieć tego problemu z wyłącznikiem, to kupuję bez wyłączników. Zobaczmy ten drugi. Czy
tutaj też będzie wszystko tak fajnie. Jeżeli będzie tak fajnie, no to mogę Wam te przedłużacze jak najbardziej polecić, bo widzę, że są ok. Dobra. A żeby to rozkręcić, to trzeba mieć śrubokręt z nacięciem, bo są tu takie nietypowe śrubki. Ja zawsze sobie biorę jakiś stary, niepotrzebny śrubokręt, taki z takich do wywalenia, pogięty, jakiś taki tutaj krzywy. I zawsze sobie przerabiam w zależności od potrzeb. No i tym razem sobie przerobiłem z takim nacięciem na środku. Sobie zrobiłem, wypiłowałem nacięcie i teraz dzięki temu mogę to bez problemu rozkręcić. Ja wiem, że są do kupienia takie śrubokręty, ale prawda jest taka, że to jest tak rzadko potrzebne, że ja wolę na bieżąco przeznaczyć jakiś stary śrubokręt do wyrzucenia, niż mieć jakiś komplet takich śrubokrętów z nacięciem, bo po co mi one? Ja w pół minuty sobie zrobiłem nacięcie w starym śrubokręcie i sami widzicie, że to działa. Ok, chwila prawdy. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. I co? I jest ok. Jest wszystko ładnie, przewody ładnie ułożone, nieponacinane. Sprawdzimy, czy ten tutaj dławik jest dobrze dokręcony. Dobrze. Tak, jest mocno. Jest ok. Przewód nie jest nacięty, nigdzie się tu zwarcie nie zrobi. Tu jest ok. Tu jest ok. Tu, gdzie się krzyżują, zabezpieczony tak samo dodatkowo termokurczem. Także rewelacja. Ok. Przewód tutaj też wygląda na miedziany. Także myślę, że nie będzie problemu. Dobra, zamykam to i uważam, że jest super. Jest ok, jest super. Także jak najbardziej do nagłośnień będzie mi to służyć. A tamten z wyłącznikiem, to wezmę go sobie może do garażu albo coś tam do takiego użytku, bardziej tutaj może domowego. A jednak wolę mieć do sprzętu bez wyłącznika, żeby przypadkiem się nie kliknęło, bo no to jest tylko uciążliwe. Ja naprawdę nie potrzebuję wyłącznika przy tym. I tak, dla porównania rozkręciłem też taką listwę. Właśnie tutaj przyjechała nowa. Od razu ją rozkręciłem, poodkręcałem te boczki. Czekajcie, gdzie one tutaj są? O, tutaj te uchwyty odkręciłem. I tutaj po odkręceniu od obudowy kabelka, od uziemienia, jak ten kabelek się odkręci, to te gniazdka można wysunąć w bok. Można wysunąć w bok, łącznie z wyłącznikiem. I tutaj też sobie rozkręciłem, żeby zobaczyć, porównać. I tutaj jest kabelek też niby taki sam, 3,5. No niby, taki sam, tak, taki sam. No bo właśnie chciałem też sprawdzić, jak to tutaj wygląda w środku. I tak, jest kabelek też 3,5, wszystko praktycznie tak samo. Także jest ok. Bo to też zawsze warto sprawdzić, czy tutaj gdzieś nie jest oszukane coś, albo czy nie jest zrobione byle jak. Także też sobie od razu rozkręciłem taką nową listwę, żeby zobaczyć, żeby mieć pewność, że tutaj jest wszystko ok. Także Wy macie również okazję zobaczyć, jak to wygląda w środku, bo nie wiem, czy ktoś z Was zaglądał, czy nie. No to teraz macie szansę sobie spojrzeć. No i to się wysuwa z tej obudowy. O, widzicie, całe można wysunąć i tak to jest połączone. Tak, a ten sobie zabieram już do gdzieś tam na półeczkę, może mi się przyda w garażu. I to tyle na dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!